Cześć, tutaj czołki, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj będziemy na takim sobie trybie. Ja się przyłączam. Jest to nowy tryb. Tutaj jest spawn, oczywiście zabezpieczony. Jestem na kreatywie. Ale musicie to znieść, bo chyba. O, jest. Okej. Dobra. Tutaj jest spawn, i tutaj się wszystko zaczyna. Ten guzik jest do odbagowywania mechanizmów. Będzie się resetować, jak naciśniecie ten guzik i staniecie na spawnie. Lub jedna kratka od spawnu. Czyli tu i tu, jak widzicie. Tam mam cały mechanizm. Kit startowy jest key baseballowy. Można brać go co nielimitowanie to jest i tak nałożyłem teksturki. Tutaj jest pistolet i naboje. Można brać co jeden dzień, więc. Tak. No, może zaprezentuję wam, jak się to prezentuje na przykład zombiaka. Zombie to. Czekajcie, przełączę sobie game mode. Okej. I okej. Na zombiaka kij baseballowy mały. Oczywiście mi się zespawnił mały zombie. Do czego nie chciałem. Tak, piwko to zgniłe mięso. Może dam sobie opar, żeby. Nie przedłużę odcinka. Heal. I mamy sobie takiego zombie. Czekaj, nie dałem nocy. Dobra, i daj mi się. Zabić, okej. Czolg zapomina, że wyszedłem z sprawy. Ale może gmy. Jeden. I dajmy sobie. Mix.
która mi która widzenia w ciemności 8. Damy sobie takich. Okej. No, APAP mamy. APAP sobie zażyjemy. Tak. I tutaj o zombie mi się zrespił. I najpierw zaprezentuję wam kij bezbolowy. Zadaję 2,1 obrażeń, także zombie padnie na około tak gdzieś 10-9 hitów. Oczywiście nie będziecie walczyć na zombie, tylko na jakieś gracze. Teraz pistolet. Pistolet ma tą przewagę, że możemy go trzymać na odległość. Widzicie, ja teraz trzymam na odległość i padł. To jest kit, tak zwany kit gracz, tak nazwę go. I dobra. Do prezentacji już kij bejsbolowy nie będzie nam potrzebny. To nie będzie. To nie będzie i to nie będzie. Okej. Teraz dajemy do naszej prezentacji. Pistolet już wam prezentowałem, więc nie będę. 3, 4, 5. 5, okej. Okej, mądrze. I dobra. Kolejnym pistoletem, trochę lepszym, jest rewolwer. Proszę. Nawet nas zaatakował. A tutaj nas nie biją. Ja chcę, żeby nas biły. Proszę. Rewolwer. To jest rewolwer. I kolejnym pistoletem jest Beretta. Taki, co ma fajną teksturę. I zabiła na tak. Czekaj, policzę ile hitów, ale chyba cztery. Dobra, Beretta. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery. Potem jest Desert Eagle. Trochę lepszy. Zabija zombie na 3 hity. Desert Eagle. I macie tutaj bug, bo żeby pisze ile macie w inwentory amunicji, nie? I tutaj mamy 30, 40, 37. Jak szczelimy, to będzie 35. Się zmieniam. Dobra.
kolejnym pistoletem jest Magnum. Raz, dwa. Proszę. To jest porządny pistolet. To jest bardzo porządny pistolet. Jak ktoś będzie miał Magnuma, no to spoczko. Daję mu lajka i suba i to, co to chce. Żartuję. Nie dam mu żadnego. Kolejnym typem broni są shotguny. Tutaj macie takie, tak wyglądają. O, tak. Pistoleciki Beretta mi się podoba. O, mamy już zombiaka i dwururka. Dajemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętacie, pistolet zabijał na 10, 9, a to na 4 zabija. Kolejny jest strutówka. Raz, dwa, trzy. Proszę, jak fajnie weszło. Oczywiście będziecie tym się bić na siebie. Raz, dwa. Kolejnym typem broni jest strzelba bojowa. Raz, dwa, też. Jest silniejsza, może niezauważalnie, ale jest silniejsza. Kolejnym typem broni jest broń myśliwska, która też jest silniejsza, ale też nie zauważam. Na tym zombie. Szkieleta może. Zrobimy. On prawie nie trafił nawet. Kolejnym typem broni są karabiny. I tutaj i tekstura ta mi się podoba i ta w ogóle. Karabiny są dopracowane. Oczywiście to mieszanina kilku tekstur paków. I pierwszy karabin. Proszę. Dam wam akacze jeszcze bez udziału klipera. Proszę, na 3 hity, więc jest dobry. Ten na 2 zabija zombiaka, więc też dobrze. Ten też na 2. A, nie ma tekstury. Zombie, ale poczekaj. Ten na... Nie wiem ile, ale... Nie liczyłem. Chyba... Amunicję do karabinów sobie damy. Tak, co ty piszesz, Czolg?
jeden. Tak, nick czolga to czol... Czołga to czolg jeden. Więc wiecie, jestem jeden niepowtarzalny czołg i najlepszy, bo jedyny. Mam na monopol, znowu ten bug. Raz i dwa, proszę. Bo miałem wrażenie, że ja na jakąś... nieważne. Kolejnym typem broni to jest ta tekstura, mi się nie podoba. Ta mi się podoba, ta niezbyt. Ta niezbyt. Karabin. Karabin snajperski. Raz. Dwa. Trzy. Kolejny. SV coś tam. Dwa. Kolejny drun. Dragon Love. Dwa. Kolejny. Pająka zabija na hita. Dwa. I... też chyba dwa. Ale uwierzcie mi, że... są lew. To jest naprawdę dobre. Ja pierdolę. Kill all mob. Sorry. To był mój telefon, mój kolega. Sorry. Naprawdę. Sorry. Dobrze. Prezentacja zaraz. Obiegnie końca. Dobra. Następną bronią, a zarazem najlepszą jest... mam w banku, bo tutaj jest bank, jest bazooka. I z bazooki mamy to... fajnego, że zadaje, jak mówiłem na odcinku łątka i chyba z pod 100 razy mówię graczom, zadaje obrażenia obszarowe. Więc sobie zrespiłem bardzo dużą hordę zombie. I z bazooką trzeba uważać, bo może ciebie też pokonać. Tak jest, nie traci się ekwipunku, to też plus. A nie pokazałem wam jeszcze, że się powiększa przy snajperce, ale chyba jak ktoś mnie ogląda, no to wie. No to dobrze. Pierwszy zdechu. Oczywiście obszarowe są gorsze od
ale widzicie na mnie, że zadaje mi bazooka obszarowe, widzicie? Widzicie. Dobrze. Jak nie chce mi się bić z tym jedziemy do dalszej części i prezentacji. Mamy tutaj też hajs i ja na potrzeby odcinka mam sporo hajsu, tutaj będzie do kupienia. Tutaj jest, są wszystkie bronie oprócz tych najlepszych jamo. I tutaj mamy policjanta. I tutaj będę bronię już. Tutaj jak klikniecie, no to macie informacje i linka. I tutaj i możecie sobie białe okulary. Garnitur, jasne spodnie i buty. I w tym ubraniu tak wyglądam. Możecie się nadziwić. Oczywiście to jest na wersję 1.7 do 1.8, więc jak ktoś gra na 1.7, to tutaj będzie mógł pić, a jak ktoś gra na 1.8, to też. Proszę tu. A czemu tu? Jakiś chwilowy lag, ale spoczko. I tym wyglądam tak, mafios. Taki jakiś biznesmen, tylko skin mi nie pasuje do tego. Jak widzicie, tutaj mam jakieś coś tam. Krawacik mam, tylko że skin nie pasuje do tego. Żadne buty, wszystko sobie, okulary. Dobra, wojskowy beret, mundur i buty wojskowe, proszę. I tutaj tak wojskowy czołg, bo tak wojskowy, jestem w wojsku, brzydkie to jej cholera, ale trudno. Tak się prezentuje. W ogóle ten tryb jest o policji. I jesteś, na razie nie jestem, ale polega to na tym, że musisz być policjantem i łapać przestępcom, ten inspektor Izak i td. Wiem, że Izak nie jest policjantem. Jak widzicie, odejmuje nam strasznie dużo hajsu. No i teraz mi zabrakło na odcinek hajsu i weczelek jeden. Zadamy tyle. Nie wiem, czy to mi wystarczy, ale chyba tak. Proszę. I prawilny policjant, pan policjant w porządku pilnuje dzieci na pasach. No.
I tutaj mamy policjanta Czolga. Czołga. Czolgi jeden. Czołga. Policjanta. Jej. I okej. Tutaj mamy kasyno. Tutaj mamy. Tak, możemy to sobie kupić. Oczywiście opening. I się zbugowało, także nie naśladujcie mnie i to kosztuje $50, więc wiesz, tutaj mamy $100, możemy wygrać jabłko złote, prawie bycie, no psz. Ale dla pechowców biznesmen ma hazardową case i dla takich pechowców ma też $1000. Może podwyższę cenę, nie wiem. Tutaj za 500 i 1000 mamy pałkę policyjną. Słaba, ale dobrze. Ta pałka policyjna. Czekajcie, bo coś mi się pokicika. Okej. Za pałkę policyjną mamy $1000, a za wzmocnioną pałkę mamy, i to miało być tak, okej. Mamy $1000, a za to mamy 2000. Tutaj możemy też sobie wzmocnioną pałkę kupić. Dobra. Tutaj jest hala informacyjna, administracja, Boże. Lakujonu fikcja. Tutaj mamy bank, możemy sobie przechować. Tutaj mamy coś, co jeszcze nie jest naprawione, bo to powinno być $100, a nie ale płaty i bankomat. Tutaj możemy sobie kupić banknot, jej. Ale po co kupować banknot? A że na przykład jakiś NPC chce się wymienić. No dobra. Tutaj są wypłaty z prowizją 2%, możemy sobie kupić i sprzedać, co mi się totalnie nie opłacało, bo właśnie straciłem $40, ale nic. A przecież tutaj też mamy taką informację. Oczywiście tutaj jest to, a tam 75, ale wybaczcie, są testy. Tutaj jest stołówka policyjna. Jeszcze nie ma tabliczki, ale to się nadrobi. Możemy coś sobie tutaj kupić. Proszę, proszę. I klikamy i ma menu. Tutaj mamy pilota helikoptera, który
Daje białe okulary. Jest niedopracowany. Tutaj mamy aptekarza, który też jest niedopracowany w ogóle. Ty coś robić? Nie. Dobra. Tutaj mamy komisariat policji. Komenda główna policji. Sekretarka w ogóle nic. Tutaj mamy starszy podstrunkowy. Tutaj na piętrze mamy naszego technika i co? I obradują jakoś tam. Tutaj mamy gwardzistę, nie wiem po co, ale to tutaj mamy profesor, ochroniarz i więźniów naszych. Dobra. Tutaj jest pan komendant, ale to awansujemy sobie. Tylko czekajcie, tutaj jest potrzebny gościu bez opa, bo jak będzie miał opa, no to czekajcie. Bo to jest, nie będę zdradzał swoim tajemnic, nad czym to oparte. Jak ktoś interesuje się lub ma serwer, to powinien już wiedzieć, na czym to jest oparte, ten system. Tak, ja go napisałem, więc wiem. I mamy... Proszę. Awans na posterunkowego, cena. 1 punkt do ćwiczenia, ale co? Czołg, co to jest punkt do ćwiczenia? Gdzie mam to zdobyć? Proszę, nie posiadasz tyle punktów do ćwiczenia u dyżurnego. Ale gdzie jest dyżurny? Spoko. Dyżurny na razie nic nie ma, więc, ale będzie miał do sprzedania takie oto punkciki. Coc 1. O proszę. Jeszcze będzie tego więcej. I proszę, potrzebujemy tego 64. Stack może, nie wiem, powinien wystarczyć stack, żeby awansować, bo za hajs to by był za przekupny. Mod. Korpusu. Dobra. I teraz możemy awansować. Jej, gratulujemy. Wstąpiłeś i awansował. Dostałem odznakę.
Stop, policja, posterunkowy czołgi i posterunkowy czołg. Potem mamy awans na starszego posterunkowego. Już trochę drożej. I tutaj się nazwa zmienia. I zawsze jest wiadomość na czacie sierżanta. I tutaj jest potrzebny inne punkty są korpusu podoficerów, bo sierżant dla dociekliwych jest pod oficerem. I tak, i zabiera nam punkty, a my awansowali się na sierżanta. Mamy sierżanta. Starszy sierżant. Sierżant sztabowy. Tak, i skończyłem na sierżancie. Starszym sierżancie. Zacząłem sierżanta sztabowego. No i... No i nie skończyłem. A jeszcze pamiętajcie, jak nie macie odznaki, to ten pan komendant w was okrzyczy, że nie macie takiej odznaki. Proszę. Starszy sierżant. Dobrze, to by było na tyle. Policja się z wami żegna. Starszy sierżant Czolg 1, Komenda Główna, Wydział Kryminalny. Cała Komenda Główna się z wami żegna. Cześć!